Dzwonimy? Ludzie piszą, wiesz, tylko w banku. Ciszyć. Sobie. A nie wiem, czy Izak będzie chciał być na takich dzwonieniach. O, proszę. Troszeczkę nie. Zmienię. O, idealnie. Dobry, fajny telefon. Tak. Dzwonimy. Który, pierwszy czy drugi? Masz dwa. Weź pierwszy, spróbuj. Dobra. Jakiś temat? Temat... Rushby. Znaczy nie. Nie wiem, no wymyśl coś. Kabanos. Zabawki może jakieś, o, czy są jakieś zabawki, albo przebieranki. Przebieranki weź coś. Okej, to jest przebieranką. Nie odbiera. Nie? To druga odbierze. Dobra, musimy tylko tu jeszcze odpisać. Niestety ten pierwszy numer nie działa. Nie na kukuryny, do koleżanek. 502. Mhm. Odbierz. Poma. Proszę. Dowód jakiś widać? Nexta, mam Nexta. Do pierwszego odebranego. Musi to być, stary. Abonent. Śpiąca królewna o tej godzinie może już. To jest jej koleżanka. Żartujecie sobie, że było widać. To ty? Było, no. Było PSL widać? Było, tak. Kurde, to muszę usunąć streama. Nie było. No. No jest. Lubię jak się na nim mówi. To będzie troszkę dziwne, no jak na taką koleżankę. Ej. Jebliwa pizdeczka. Nie, Mikslanie, zbejtuję. Jebliwa pizdeczka? Żartujesz, taką masz koleżankę w kontakcie, no co ty? Gdzie ją poznałeś? Dzwonimy. Jak jeszcze raz? Jebliwa pizdeczka. Aż kurde skręcam ja jak to mówię. Przebieranki. Albo jak o tym myślę, czekaj. Co było coś? Strzelił? Proszę, no. O, Frankfurt strzelił. Tak? Tak, niestety. Zajebiście. Mówiłem? Czy Barcelona? Taka jest? Biegnie z lewego skrzydła. Wrzuca. Gol. I strzela, ale no nie. Myślałem, że kolejna bramka. Dobra, na szczęście nie odebrała. Niedostępne, a! Jest niedostępne, a dobra, już wiem, bo ja nie patrzyłem, nie widziałem, nie bierz tamtego. Nie bierz tamtego. Ja teraz będę widział, bo teraz widzę, że widzę coś. Aha, muszę poblokować te numery, później będą wysyłać do mnie. Zamknięte. Jak zamknięte? Przecież one nigdy nie są zamknięte. Właśnie to jest to. Właśnie czasem się zamykają. A te dziewczyny. To nawet się będzie cieszyć, że ktoś odebrał. Że o kurwa. Wiesz co, Rabbit The Forest nowy wychodzi w tym roku. Będzie nowy The Forest ogrywany. Pewnie zagramy ekipą. Będzie na nowym kompie, więc 4K od razu. 7, 8. Okej. Okay. A ona się nazywa? Jak tam? Victoria. Victoria. Tak. Mhm. Pokażę wam, jak się podrywa dziewczynę. Zabrany numer. No nie wierzę, co z nimi? Zaraz ja do nich zadzwonię i spierdolę je. Tak to właśnie jest. Wiesz, to najlepsze pewnie już o 22 nie, zajęte. Nie. Pewnie są w kinie, z chłopakiem albo... A, masz dalej. Robią kanapki w szafroczku i w bamboszkach. Dobra. Będę siedział tutaj dopóki któraś nie odbierze. Fajnie to było. A to jak się nazywa? Pani prezes. Tak lubi jak... mówi. Pani prezes? Po pani prezes? Jak pani tak prezes swoja była odbierze. Szefowa, czy co? Jak pani prezes nie odbierze, to mam ostatni, bo już mi się nie chce. Dobra. A to sobie zostawię dla siebie. I zapisz. Pani prezes, okej. Okay. Halo? Dzień dobry. Dobry. Pani prezes? Niestety nie. Koleżanka pracuje jutro od godziny 7.30 do 16.00. A panienka jak ma na imię? No czego się rozłączyła ty? Powiedziała ci to, co miałeś usłyszeć i tyle. No a panienka jak ma na imię? No niech mi odpowie, bo chciałem może się z nią umówić. Dobra, spróbuj ten ostatni, tyle. Na dziś. Jak? No szkoda gadać, nie? Szkoda gadać w ogóle. Chamskie są te kobiety.
porozmawiałyby, poprawiłyby humor. A ta? Jak na nią a, mówisz? Kurwa, nie wiem, nie pamiętam. No jak nie pamiętasz? Nie pamiętam, stary. To zapytam się, jak ma na imię. Hello. Cześć, jak masz na imię? No co? No, jak to, że co? No pytam, bo przeglądałem parę ogłoszeń i najbardziej mi się spodobałaś. Tylko zapomniałem, jak tam w ogłoszeniu się nazywałaś. Nie wiem, różne mam imiona w ogłoszeniu. Jak to różne? Podszywasz się za kogoś? Dobra, nieważne. Jesteś wolna teraz, czy nie? Jestem wolna, tak. Dobra. Słuchaj, jakbym był tak za godzinkę, umyty, przygotowany? A, ale widzisz, do której ja pracuję, do 23. No, ale to chyba pieniążki. Wystarczy się nie minut. Słuchaj, no, 15 minut i zdążymy. 2 minuty i pochodzi. No przyjeżdżam 22:45, 15 minut, 30 nawet dopłacę ci. Ale i załatwione. Ja pracuję do 23, nie ma przetrwania. Dobrze, no to 15 minutek, jak dopłacę ci tysiaczka, to chyba będzie okej, okay, czy nie? Dobra, ale kurwa masz fantazję. Ale co ty, chłopie, kurwa. Co kurwa chłopie, co fantazję? O co ci chodzi? No płacić pieniążki będę, jeszcze będzie mnie cisnęła, nie? No zarobić da. Dobra, koniec tych telefonów, bo to niemiłe są te kobiety. Pogadać miło, chciałem wiesz, spotkać się, ajajaj. Kurwa. O nie, wrócił dręczyciel. Dręczyciel i tak, a dręczyciel znowu dzwoni. I one znowu rok sobie usuną, czy tam jakiś kolejny portal. Dręczyciel kukurynty. To była koleżanka z Karol, co ty gadasz? A, no nie, ta... nie obrazi się, ja potem wszystko ogarnę. To ona z Londynu chyba, nie? No. Najlepsza była ta, jak się tak śmiała, pamiętasz? Tak, tak. Filipa, kurde, nie było, no nie było ci Filipa, ale to był najśmieszniejszy telefon wszechczasów. Szkoda, że mi nie ominęło to. Nigdy przebije telefonu. O, szykszulaniec wjeżdża, 25 złotych. Szulaniec 2 przesyła 25 złotych. Straszne kurwy z tych kurw. Naprawdę źle się w Polsce dzieje, skoro nawet kurwy... No mi też. Mogę zadzwonić, no fajnie dawaj, się gadało. Dawaj, fajnie jest. No, taka jest prawda, jak szulaniec. Ja proponuję pieniądze, 1000 złotych za 15 minut, a ona jeszcze śmie mnie wyzywać, że mam jakieś fantazje. Mam ochotę na taką kobietę pogadać. Nawet, wiesz, ja bym tam nic nie robił. Maj. Rozmowa, herbata jagódka, i tyle. Jagódka. Jagódka. wiecie jaki ma? Znaczy jak ten? Opis ma? No. Dawaj. Chwilowo niedostępny. Jaki miał opis? Jestem nie no, jestem niewyżytą jagódką. Niewyżyta jagódka. Nie mogę się doczekać, jak napiję się. Ten suczek, a ja cię nie mogę. Nie mogę. Tak? Ja mam fajne. Jak się nazywa? Zapisałeś się jakoś? Tak. Abonent niedostępny. Misia da dupki. Ja pierdolę, ale ma dupcie. Misia da dupki. Policzy nam alfa i 39. Kolejny numer, jasne, już dzwonię chłopaki. Ale stary, obudzimy ją. No nie wiem, ten telefon jest dziwny. Ten numer w ogóle podejrzany trochę. Eufemia się nazywa, tak? Czy napisałeś? Skąd ona? Dawa. Halo? Halo? Cześć, Eufemia, nie obudziłem? Nie, no co ty? Do której dzisiaj jesteś? No jestem, bo ja pracuję zdalnie. Nie wiem do której, może do drugiej, do pierwszej. Jak? Do drugiej najpóźniej. Zdalnie to przez kamerkę? Co? Kamerkę? Ojej, to dobra, to zadzwoń później. Dobra, na razie, bo nie mogę. Co jest kurwa? Co jest? Co jest kurwa? Nie no. Co to my zupełnie mam telefon? Co? Nie mam czasu, jestem w robocie, elo. Zdalnie pracuję, nie no. O człowieku. Co to był za telefon? Jeszcze jakiś budzik jej się tam odpalił. Ale jaja. Bizneswoman przez kamerkę się łączą i jakieś cybernetyczne spotkania. Ale teraz jaka to jest trudność w ogóle wydzwonić. Właśnie my już próbujemy lat w tym turnieju. I takie konkretne telefony to się może ze 2 albo 3 trafiły. Masz następny.
Barcia. Dobra. Ostatnie, ostatni telefon zebrany i koniec. Odebrany, odebrany, oczywiście. 500... Barcia. Narcia? Barcia. Barcia? Co to jest za imię? Tak. Nie wiem, taki ma... Barcia to zwiększenie od... Barka. Ile lat? Babcia może ty. 38. Babcia? Halo. Coś tak świszczy tam. Halo. Kurna no. Mikrofon by zainwestowała. Głosem George'a to ona się już pokapuje, no kurwa bez jaj, no chyba, kurwa. Chociaż już zadzwoniłem, kiedyś się chyba nie skapnęła dziewczyna. No bo już taka zesperowana sobie się, kurwa, no. Tak zudającym głosem. Aj. No dobra, mogę raz zadzwonić, ale to tylko raz. I więcej o to nie proście. Dobra, dawaj, chcę to usłyszeć. Tylko mówię, muszę... mówię tylko o szansach i dłuższej rozmowy. Mano, siemano. Madzia. Madzia? Madzios. Ile lat? 40. Tak zwana dobra torpeda, stara... stara siemano! Madzia! O, ty to naśpisz. Na wspólnej połowie. Ile już tych telefonów było? Z 15. Nie z zastrzeżonego, przysięgam. Przysięgam. Nie z zastrzeżonego, normalnie dzwonię. Poważnie? Tak, przysięgam, normalnie dzwonię. To już jest zawodostwo, powiem ci. No trudno, no blokuję od razu. Będą dzwonili, to będzie trzeba przepraszać. A już nie raz miałem uporczywe takie wydzwanianie. Musiałem przepraszać, jakiś mężczyzna pod Dobra. Dom podchodził. Ale to chcę już zachowam dla siebie. Cornelia. Kornelcia? Kornelcia. No co, kurka, wodne, ciężko, ciężko, naprawdę. Ale stary, jest 22:20, no to jest, czwartek. Można powiedzieć, godzina szczytu. Serio, jedny, kurwa. Nie jednego. Ja cię kręcę, naprawdę, słabizi, sobo to wygląda. No to czekamy. Dobra. No nic, cierpliwie trzeba próbować, no. Oh, fuck. Dobra, dzwonimy. A jak ta? Fajna dupeczka. Fajna dupeczka. Halo? 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 Kurwa, coś tam było słychać. Ej, coś tam takie bling było. Nie, bo to chyba pieniądze mi zabiera. Blokuj szybko. To chyba z zagranicy jakiś telefon. No, może sprzedałeś już dłuższe mieszkanie. Jednym telefonem. Bling. Okej. Okay. A ona jak ma na imię? A! Krystyna. Ile ma lat? 32. Miał być głosem George'a, okej. Okay. Halo! Halo? O kurwa. Kto odebrał? A. O kurwa. Kto odebrał? Kurwa. No George by tak powiedział, no. Trzymaj tutaj, Monia. Majka. Chłopak chyba odebrał rzeczywiście telefon. A to musi być przerąbane, jak ktoś na przykład nie wie, że jego dziewczyna wysyła zdjęcia w internecie albo jakieś ogłoszenia. Co, odebrała ktoś? No nie. Ciężka praca, co? Ciężka praca. Ciężka robota, szukać telefonów ze swojej strony. Szukać, jeszcze dzwonić i marnować czas, bo marnujemy w tym momencie czas. Ale zarabiasz pieniądze. Oczywiście, no. Koneserzy, DNK, show, płacają datki. Lodzik, jak się nazywa? Lodzik z połykiem. Halo? Halo. Halo, Lodzik z połykiem? Tak. Jesteś wolna może? W tej chwili tak. Słuchaj, ja do której dzisiaj? Do 8 rano. Co ty mówisz? 8 rano, jak ty tak wytrzymujesz długo? Kurwa. Spokojnie, bez problemu. Ty tak pociągniesz do rana? Kumacie? Lodzik z połykiem. Tak, pracuję w tych godzinach, tak? Aha. Dobra, za godzinkę jakbym przyjechał, tylko muszę się umyć po pracy, wiadomo. Dobrze, to dzwoni potwierdzi tak pół godzinki wcześniej, to wtedy ci podam konkretny adres. Ale poczekaj, poczekaj, bo jeszcze mam pytanie. Jakbyśmy porozmawiali o kryptoinwestycjach, byłabyś zainteresowana? Nie, nie byłabym zainteresowana. Ale spokojnie, pogadamy. Nie, nie interesuje mnie żaden, wiesz, tego typu projekt, tak? Przychodzisz, bawimy się, płacisz pieniążki w gotówce i tyle, tak? Ja płacę, bo ja mam naprawdę sporo pieniędzy i chciałbym edukować kolejne osoby. Pozdrawiam.
Ja poczekaj. Dobrze, no było w chuj dobre. Ale babka też konkretna, nie interesuje mnie żaden taki projekt, kurwa, wiesz, no? Już wierzę, projekt, już jakiś metavers. Chyba słyszałem o Krypto Piotrze. Projekt, pięknie, no było dobre. Dobra, koniec. Koniec, trzeba skończyć na dobrym telefonie. Na kolejne telefony zapraszam już za miesiąc pewnie.